Witam albo cześć. What do you mean? Welcome. Ah, welcome. Jedziemy właśnie do Tesco. Ale tutaj bardzo świeci słońce. Mieliśmy jechać do, wiecie gdzie, miałam taki plan do Lidla dzisiaj, nie? Czyli się odam zawsze na zakupy jeździmy, bo Santi poszedł do przedszkola, ale mój mąż musi koniecznie obciąć włosy, bo ma takie długie. Bo jaka dziura. Tutaj te pobocze takie wyrwane, że jak wpadnie kołem, to wisicie tam. Samochód na pewno by nie wyjechał. No i jedziemy do Tesco takiego, do innej miejscowości, po prostu trochę w sumie dalej. Ale on... Nic nie widać. Ale on pójdzie, zostawimy go, żeby poszedł tam, wiecie, do tego barbera, obetnie sobie włosy. A my z mało pójdziemy do Tesco. Nie wiem, jak ja mam z nią... do... Proszę. Taki wielki pies tutaj był na drodze. Stał tu tyle zakrętów, wiecie, że to masakra. No, a my z mało pójdziemy do Tesco, ja sama pójdę z nią po prostu, no. Może myślę, że wsadzę nosidełko do tego dużego kosza, po prostu wózka. I jakoś zrobię te zakupy, w sumie tak dużo nie muszę kupować chyba. No i jakoś sobie poradzimy także, żeby, wiecie, zaoszczędzić trochę czasu. To, bo zazwyczaj to godzinę u tego fryzjera na pewno mu zejdzie, jak nie więcej. Też zazwyczaj może nawet i więcej, wiecie. Mamy piękną pogodę, jest ile stopni? 19,5 teraz pokazuję, ale naprawdę czuć jakby te 25 było już. No, także tak, odezwiemy się później. Na razie. Bardzo szybkie zakupy. Mała mi płakała strasznie. Musiałam ją pójść przebrać oczywiście. Myślałam, że może to, bo pieluchy miała brudną. Ale nie. Później dalej płakała za mlekiem. Także zakupy takie przeleciałam szybko, zgarnęłam. Co nieco i czekam, napisałam do Gabiego. Teraz ją karmię. I czekam, mam nadzieję, że Gabi przyjdzie, bo jeszcze ten, musimy jakieś napoje kupić, wody. Tylko chciałam, że coś gazowanego by się przydało, nie? I co jeszcze? Wodę, a i mleko, bardzo dobra cena jest. Jest promocja na tym mleko, co my pije Santiago i w sumie ja teraz zaczęłam też pić to mleko. Także jest bardzo dobra cena w sumie. Chociaż nie, jedne po 2 euro, a drugie chyba po 1,70 euro. Ja tak dwa rodzaje kupuję, także wzięłam tylko kilka, chyba 6 sztuk, ale może by się przydało wziąć troszkę więcej, jeżeli jest taka dobra cena. Także mam nadzieję, że on tu przyjdzie. Włączyłam samochód, bo strasznie ciepło jest. Klima chodzi, a ta księżniczka sobie pije mleczko. Ona tak ma. Dobrze mi śpi w nocy, wiecie? Dosyć, no, bardzo dobrze odpukać. Odpukać, ale później, wiecie, nadrabia. Rano trochę podjada więcej, no i wieczorem bardzo dużo je. A, już skończyłaś? Panienka? No, także wzięłam troszkę ubranek takich na promocjach, to wam później pokażę. I tyle, tak? Czekamy na tatę. No, także do zobaczenia. Dobra, jesteśmy w domu. Pokażę wam na szybko, co kupiliśmy. Dwie paczki Pampersów, które jak to dla małej. Dwa za 20 euro są, taka promocja. Po 100 jest tutaj. I tak... Taki holcy torby będzie. Takie płatki wzięłam. Multigrain. To było za euro z kartą Tesco. Chipsy, sałata, zwykła masłowa, tak to się nazywa? Takie bułeczki wzięłam, 3 za 1 euro. Co tutaj jeszcze jest? Jogurt taki proteinowy, słony karmel. Nie brałam nigdy tego, także spróbujemy. To dla Santiago. Takie deserki sojowe,
to wziąłam w sumie sobie, bo on karmelowych nie lubi. Dwa sery Golda. 10 plastrów tu jest. One kosztowały, słuchajcie, 99 centów jedna paczka, nie? I jeszcze jeden. I taki zestaw do fajity, tak? Łagodne. Barbecue, smoky barbecue. Tak sobie robimy, ale już wziąłam na szybko. Nie pamiętam, była jakaś promocja na to wszystko. Bagietka jedna, taka długa, to za euro. I to tu mam mleko. 6 tych mlek. Te za 2 euro jest, to z dodatkiem witamin owsiane. 2 euro była promocja, a normalnie chyba 2,49 kosztuje. I Alpro sojowe to jest dla Santiago. Te dwa w sumie dla Santiago, tylko teraz ja też piję i te owsiane, bo nie piję krowiego mleka. Okej, okay. Te euro 79 kosztuje. W tej torbie co mamy? Makaron, taki ciemny. Dla siebie ja czasami gotuję. Taki normalny, spiralki. I takie spaghetti duże, kilogram tego. Worki takie wielkie na śmieci. Gabriel wziął mandarynki. Gabriel też to wziął. 6 tych takich wafli ryżowych w czekoladzie. Nie wiem, ile to kosztowało. Wziąłem cebulę jedną, siatkę. Fanta Zero Sugar. 6, była 3,50 chyba kosztowała, wiecie, za 6. To Gabriel taki cukier brązowy. O, widziałam. Ojejku, co się stało z pudełkiem? Na deser takie z mlekiem, żeby zjeść, to też takie niby płatki Oreo. 2 euro kosztowały bodajże, jeżeli dobrze pamiętam cenę. I tak, tutaj takie soczki, to Fruit Shoot dla Santiago. To są dwie paczki wzięłam, była promocja na nie. Zwykły jogurt grecki. Widzicie, tu mamy jeszcze dwa mleka. Marchewkę. Ja piję taką herbatę, to jest zwykła decaf, bez kofeiny, nie wiem, co to jest. Pomidorki, ogórek, sałatę taką lodową i dwie paczki bananów. I tak, do tego wzięliśmy jeszcze dwie takie duże zgrzewki wody. My wody tutaj kupujemy, słuchajcie, bo tu jest duży problem u nas z czystością tej wody. Ostatnio w ogóle była nie do spożycia, były takie, wiecie co, cysterny na wiosce, dwie w sumie były tu u nas postawione, żeby sobie wodę brać do gotowania, do mycia warzyw, do mycia zębów i tym podobnych. Także tak. I teraz postawiłam się tutaj, zobaczę, może w sumie nie jest złe miejsce, bo wszędzie jest bałagan, nawet nie ma gdzie usiąść. Kupiłam teraz tak, no pokażę, co kupiłam z ciuszków tych takich, no, na przycenach. I tak, trzy pary leginsów. 12-18 ja biorę teraz, nie widać, rozmiar dla małej, bo tak do 12, wiecie co, mam ubranka, a już do 12 miesięcy, o tym chodzi, ona bardzo szybko rośnie, w sumie wam powiem, zobaczymy, jak później może zwolni. I tak te trzy pary leginsy, 3,83, także myślę, że fajna cena, a z Tesco fajne są te leginsy, zobaczcie, jedne białe takie granatowe paski, jedne granatowe, i jedne takie szare, melanż. Fajne bawełna, ona teraz nawet ma na sobie jedne takie granatowe. Wcześniej kupiłam, tutaj zostawiam. Dalej, już jak z małej lecę, to z małej pokażę. Trzy sukienki. Trzy sukienki wzięłam, zobaczcie. Jedna taka panterka, to są takie zwykłe, t-shirtowe jakby, powiedzmy. 2,50, to też na 12 miesięcy brałam. 2,50, ta żółta, poczekajcie się za... Zaplątało mi tu. O. Żółta w takie. Żółta w takie groszki. Też 2,50. I różowa w takie kwiatki, pszczółki, jakiś unicorn. Za euro 87 w ogóle. O. One są z bawełny. Także trzy takie też na 12-18. To wiecie, 12 akurat ona będzie miała na kolejne lato. O, myślę, że nam starczy. Dla młodego wzięłam koszulkę. 2,50 kosztowała taka polo. Co tutaj jest? Taki motor. Ona jest granatowa tu z guziczkami. Myślę, że fajnie i fajnie on w granatowym też wygląda. Także to jest na 104. I ostatnią rzeczą, którą wzięłam. Coś dla siebie. Bikini. Słuchajcie, ono było też na przecenie, tak, góra 6,25 jest napisane.
On ma tu fajne takie kółeczka. Zapięcie ma złote jakby. O, tak się zapina. Zobaczymy w ogóle, jak to się zapina. Aha, tak na ten. No i na ramionczkach takie z tyłu. Wzięłam rozmiar w sumie 12 była chyba tylko. Nie wiem, czy nie była ostatnia w sumie wisiały. Oryginalna cena to 12,50 euro było. No to co, za pół ceny, tak? A jeszcze nie pokazałam, może ona ma takie, no, taką strukturę i do tego majtki. Takie. Powiem wam tak, że to jest 12 i nie wiem, czy nie będą dla mnie za duże, ale nie było mniejsze, w ogóle były bardzo duże i one kosztowały 3,75 przecenione z, zobaczymy, z co? Z 7,50. Aha, czyli tak jakby na pół ceny, tak? Albo 6 funtów, to już, no. Czyli no, 3,75. Taki sam materiał, fajny, wiecie, są, ale zobaczymy, muszę przymierzyć. Tu mają na tyłeczku takie FNF, to znak ich tego. Także to jest 12. Zobaczymy. Może będzie jeszcze po tych ciążowych kilogramach jeszcze zostały, także może akurat. No i trzeba chyba zabukować jakieś wakacje wtedy, tak? No, także tyle. I idę teraz jeść, bo umieram z głodu. Mój lunch to dzisiaj kanapka z serem i szynką i sałata jest w sumie pod spodem, nie wiem czy widać. I może tego się napiję. Dobra, ja to wszystko już pochowałam. Wiecie co? Przybliżyłam strój i jest dobry, także spoko. Mam strój na wakacje, których jeszcze nie ma zaplanowanych. Znaczy tak mniej więcej planowaliśmy. Myślimy w przyszłym roku. W którym miesiącu? Już sama nie pamiętam. W kwietniu chyba patrzyliśmy, ale zobaczymy. W ogóle tutaj jest, jeszcze nie mamy paszportu dla małej. Nie mamy w ogóle aktu urodzenia dla małej, bo nie wiem czemu to tak długo to zajmuje. Tutaj był ten cyberatak, kto mieszka w Irlandii to pewnie wie. I wszystko to było jakby zablokowane i samo też przez COVID-a tam te były opóźnienia. Oni chyba w ogóle paszportów nie robili, także oni mogą być, wiecie, do tyłu trochę i zobaczymy. Ale wiecie co, pomyślałam, że zrobię jej najpierw polski paszport, a później złożę też irlandzki. Czy tam w tym samym czasie, wydaje mi się, że polski paszport będzie szybciej. Z tego co pamiętam, to dla Santiago wcale tam, że nic jakby skomplikowanego nie było w tym wszystkim. W tym samym procesie, gdzie na irlandzki paszport jednak tam są jakieś te, wiecie, trzeba tam iść do gardy tutaj takiej policji i oni tam muszą co wam potwierdzić dokumenty i coś tam, chociaż teraz przez internet można, ale muszę jeszcze podać, my nie mamy irlandzkich paszportów, muszę zrobić, wysłać, czy z ostatnich 3 lat chyba, te potwierdzenie takie, że ja tu byłam na przykład, nie wiem, z banku, z banku, jak ten bilansy, te wiecie, wszystkie, nie wiem, nie wiem jak powiedzieć, brakuje mi słów. Także może wiecie, jakby szybciej, polski paszport chyba kosztował 30 euro i chyba ten irlandzki też kosztuje 30, tylko bez PESEL-u, wiecie, polski paszport zrobię taki tymczasowy, tak jak do Santiago, on jest tylko na rok i wtedy sobie pojadę, nie wiem dokładnie kiedy do Polski polecimy, myślę, że chrzciny też bym w Polsce zrobiła, także no jeszcze nie wiem. Santiago był chrzczony jak miał roczek i wtedy ten paszport, nie, wtedy składałam dokumenty o PESEL w Polsce, wtedy transkrypcję chyba robiłam tego aktu urodzenia, jest trochę tego, nie, jak tak za granicą mieszka, to trzeba pozałatwiać tych dokumentów, a chciałabym, no, chciałabym, żeby zarejestrowani byli, no Santiago jest zarejestrowana, no i to dla niej też po prostu, no i do tego chrztu, nie pamiętam co było potrzebne do chrztu, w ogóle taki mamy, tam gdzie rodzice mieszkają, mamy dziwnego księdza, bo powiedział, że nam drugiego dziecka nie ochrzci, także nie wiem, czy ochrzci, czy nie ochrzci. A takie mam z tyłu głowy, zawsze pamiętam to, co powiedział, nie? Bo my nie mamy po prostu ślubu kościelnego, tylko mamy taki cywilny, no i księdzu, no się nie podoba to, nie? Kazał nam brać ślub w kościele, no a wiecie. No. A czy my chcemy? Chyba nie chcemy. Nie wiem, zbędne to nam po prostu takie, wiecie, na dany moment. No, ale mniejsza o to. I mam jeszcze 2 godzinki do
zbioru Santiago, Gary poszedł do pracy, także ja tu już no, zaczęłam sprzątać trochę, zmywać się naczynia i te różne rzeczy ogarnąć, zabawki dopiero pochowałam, co? Bo jest masakra, jest Saigon, wiecie co, mało mamy tu miejsca. No i ciężko z tymi zabawkami, i tak już ma pochowane gdzieś, wiecie, ja tak mu czasami wyciągam co innego. No, ale tak to jest, jak się ma, wiecie, mało miejsca. Słuchajcie, Santiago jest zazdrosny, Był na początku, jak przyjechaliśmy z małą, był zazdrosny o nią, wiecie, tak płakał. Nie, znaczy zazdrosny o mnie, nawet nie o nią, tylko o mnie, że wiecie, mama jego. Później jakoś to się uspokoiło i było spoko, a teraz przez jakieś ostatnie... Oj, tydzień, więcej może, więcej, wiecie? Ona już będzie miała w tym tygodniu 12 tygodni, to on już tak ma, nie wiem od kiedy, ale no jest zazdrosny i to jeszcze gorzej niż było na początku. I czasami jak już się z nim bawię, wiecie, staram się, ona zaśnie i ja siadam i z nim się bawię, zajmuję się tylko nim, żeby, wiecie, nie czuł się jakiś odrzucony, ale nie daj Bóg, ona wstanie i zaczyna płakać i ja muszę do niej iść i on siedzi i płacze też, wiecie, i na ręce i wchodzi, i, żeby go trzymać, wiecie, tak jak idzie mało, no. Nie jest łatwo, nie jest łatwo i też nie jest łatwo pogodzić z dwójką, wiecie, no właśnie. To trzeba nakarmić, dużo je tego, on spać sam nie pójdzie, nie chce iść spać sam, nawet jak leży w łóżku, to po 15 minut, 20 wychodzi z powrotem i tak w nocy też chce do mnie przychodzić, także no, no ale jakoś radzimy, trzeba, tak? Nie my pierwsi, nie ostatni. No i wiecie co, myślę, że skończę już tego vloga, żeby nie było super, super długo, nie wiem ile się nagrało, ale trochę jest, także... Zobaczymy. Zapraszam na następnego. Dziękuję. Zapraszam do subskrypcji i do następnego, tak? Pa!